Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Trzy Pytania Do. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wasilewska, a dzisiaj moim i Państwa gościem będzie ksiądz Henryk Chibowski, prezes Stowarzyszenia SL Salos Róża Kutno. Dzień dobry, szczęść Boże. Witamy serdecznie. Przedstawię pokrótce, jak wygląda program. Program nazywa się Trzy Pytania Do, ponieważ zadajemy naszemu gościowi trzy pytania. One są zawarte w tych trzech kopertach, którą kolejność ksiądz będzie mógł losować. Występuje dyscyplina czasowa, 2 minuty, którą odmierzamy jak klepsydrom. I pytania są z trzech kategorii. Życie zawodowe, znaczy pytanie z kategorii zawodowe, pasja oraz pytanie z zaskoczenia. Rozpoczynamy od losowania kategorii. Zbliża się wiosna, niech będzie koperta zielona. Jako pierwsze jest pytanie z zaskoczenia. Róża Kutno to prężnie działające stowarzyszenie sportowe. Jakie było największe organizacyjnie wyzwanie, a jakie jeszcze jest przed Wami? Największe wyzwanie to przede wszystkim było ruszenie na nowo ze stowarzyszeniem, czyli nowa odsłona, która była w 2015 roku. A największe wyzwanie takie sportowe dla nas to przede wszystkim wrześniowe Igrzyska Ogólnopolskie Młodzieży Salezjańskiej dla około 1000 osób. A drugie wyzwanie, które już minęło w lutym, 8-10 lutego, czyli 23 Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w futsalu. To są dla nas ważne wyzwania i myślę, że wszyscy wyjechali z Kutna zadowoleni i wyrazili chęć przyjazdu na następne imprezy, jeśli byśmy byli organizatorami. Ale tak jak wspomniałem na początku, było ważne, żeby wystartować w nowej odsłonie, nowe grupy, nowi trenerzy, nowe zadania, liga okręgowa. To wszystko dla nas było ważne, żeby też zaistnieć na terenie miasta, bo przecież działalność Salos Róża Kutno prowadzi na rzecz mieszkańców miasta Kutno. A coś o tym nowym wydarzeniu? Coś więcej. Nowe wydarzenie to przed nami przede wszystkim półkolonie, które Salos będzie organizował. I dalej obozy sportowe i też udział w Igrzyskach Ogólnopolskich w Łodzi. I zbliżające się wydarzenie to Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej Lubliana 2019, gdzie chcemy, żeby dziewczęta w kategorii A piłka nożna i tenis stołowy wzięli udział w Lublianie w tych rozgrywkach, ponieważ zajęli tutaj pierwsze miejsca, więc mogą po prostu wystartować na Światowych Igrzyskach. To jeszcze dużo pracy przed Państwem. Przygotowania i poszukiwania sponsorów, bo nie wszystko da się zrzucić na barki rodziców. Wybieramy drugą kategorię. Kolor salosu ogólnopolskiego. Wszystko się łączy. Pytanie z kategorii prywatne. Czy prywatnie ksiądz uprawia jakiś sport, a może w czasie wolnym oddaje się innemu hobby? Jeżeli tak, to jakiemu? Sport na pewno uprawiany był w młodości. Przede wszystkim skok w dal, wzwyż i na 200 metrów biegałem. Teraz jakieś sukcesy? Sukcesy były tylko szkolne, prawda, czy powiatowe. A teraz po prostu raczej prowadzenie, prawda, stowarzyszeń sportowych, bo przecież doświadczenie jest i z Suwałki, z Płocka, i z Łodzi, i teraz w Kutnie Woźniakowie. A osobiście jestem zwolennikiem po prostu długich spacerów. Nie? To jest najlepsze dla mojego zdrowia. I jest jeszcze na to czas? Przy takim nawale pracy organizacyjnej? Musi być przynajmniej dziennie 2 kilometry obowiązkowo ze względu na zdrowie, bo przecież trzeba trochę zrzucić, a to się nie udaje. Uda się, idzie wiosna, pogoda Miejmy będzie nadzieję. Bardziej sprzyjała. Wyrobiliśmy to jeszcze w czasie, widzę, ale już dojdziemy do ostatniego pytania. Ostatnie pytanie, jak już łatwo się domyślać, będzie z kategorii zawodowej. Dzisiaj głównie tutaj rozmawiamy o salosie i o sportowym aspekcie organizacji. Prowadzi ksiądz organizację sportową, której jest prezesem. Pokrótce, czym ona się zajmuje, jaki jej cel przyświeca i skąd pomysł akurat na tę dziedzinę sportu, w którą ona się angażuje?
Salos, przede wszystkim nasz lokalny, jest w strukturach Salosu Ogólnopolskiego. My jesteśmy cząstką Salos RP. Mamy też stowarzyszenia inspektorialne, których też jesteśmy uczestnikami, prawda, jak gdyby członkami. Ale pozostajemy stowarzyszeniem autonomicznym i samorządnym, czyli podejmujemy własne decyzje, które są wiążące, i odpowiedzialność za te decyzje. Salos prowadził swego czasu bardzo dużo dyscyplin sportowych. Jeżeli weźmiemy 25 lat istnienia już, i była i koszykówka, i siatkówka, i piłka nożna, różnego rodzaju ligi wiosenne czy halowe. Od 2015 roku jest nowa odsłona, tak jak zaznaczyłem już wcześniej. Pozyskaliśmy nowych trenerów i zdecydowaliśmy, że rozwiniemy piłkę nożną, oczywiście nie zaniedbując piłki siatkowej. I piłka nożna bardzo mocno się rozwinęła, ponieważ jest na dzień dzisiejszy 10 grup sportowych i 10 trenerów. Pozostali trenerzy to piłka siatkowa, dwie grupy. Oczywiście też są dziewczynki w tenisie stołowym, dwie, które w naszych barwach startują i osiągają dobre wyniki. Te 10 grup sportowych uczestniczy w rywalizacji sportowej, czyli w Okręgowym Związku Piłki Nożnej, czyli w lidze Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Mamy grupę dziewcząt w trzeciej lidze kobiet, grupa łódzka. W drugiej lidze wojewódzkiej mamy juniora młodszego i w drugiej lidze wojewódzkiej mamy trampkarza starszego. Pozostałe grupy, czyli młodzik starszy, młodszy, orlik starszy, młodszy, żak starszy, młodszy, żak, prawda, jeszcze najmniejsi są z krzaty. Oni pozostają w rozgrywkach ligowych, okręgowych, a najmłodsi, rocznik 2010, 11, 12, oni startują systemem turniejowym, czyli przynajmniej 3 takie spotkania w sezonie są organizowane przez różne stowarzyszenia czy kluby sportowe, gdzie młodzież, czyli dzieci mają możliwość startu, mają możliwość pokazać siebie. Tutaj w tej naszej współpracy ważne jest przede wszystkim spotkanie z trenerami. My spotykamy się co miesiąc. Jeśli trzeba, to więcej, bo sprawy organizacyjne muszą być na bieżąco rozwiązywane. Nie mamy aż tak wielu problemów wychowawczych, z czego się cieszymy. One są na bieżąco rozwiązywane i układa się bardzo dobrze współpraca z rodzicami, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. I też jesteśmy bardzo wdzięczni władzom miasta Kutno, którzy nas wspomagają. Staramy się z tych dotacji rzetelnie i solidnie rozliczać, ponieważ jest to pieniądz społeczny i trzeba go po prostu szanować. Każdą złotówkę, jak mówią mi trenerzy, to ksiądz ogląda 4 razy, zanim wyda, bo to musi być wszystko udokumentowane i musi być wszystko opisane, musi być jawne i rzetelne, bo dzisiaj jest taki czas, a myślę, że to też i uczciwość wobec ludzi, wobec włodarzy miasta po prostu stawia nam takie wymagania, któremu sprostamy. Co jeszcze powiedzieć o Salos? No, my staramy się przede wszystkim młodzież wychowywać poprzez sport. W ten sport jest wplatany element religijny. Modlitwa, czy msza święta na rozpoczęcie, czy na zakończenie sezonu. Spotkanie z rodzicami na zakończenie sezonu. Spotkanie z rodzicami przed Bożym Narodzeniem, tak zwane spotkanie opłatkowe. To wszystko jest wplatane w cały proces wychowawczy, sportowy i to się przyjęło. To jest akceptowane
i to z radością po prostu dzieci przeżywają i przychodzą. Oczywiście, że dużym też wyzwaniem dla nas teraz zbliżające się wakacje jest organizacja półkolonii i obozów sportowych wyjazdowych, bo one są przygotowaniem tak naprawdę do Ligi Jesiennej. W Lidze Jesiennej już właśnie będą dzieci startować już jako starsi. Ci, którzy byli młodzik młodszy, będą teraz młodzik starszy, więc każdy gdzieś tam pnie się troszeczkę wyżej, nie? Więc inne wymagania są stawiane przez trenerów. Miło słyszeć, że w Kutnie tyle sportowo się dzieje. Cieszymy się bardzo i ja również się cieszę, że możemy realizować tak piękne projekty, ale jeszcze raz podkreślam, dzięki zarządowi, dzięki trenerom, wspaniałym ludziom, których spotkałem na drodze swojego życia, za co jestem im wdzięczny, a myślę, że młodzież w przyszłości to również doceni. To piękne zakończenie dzisiejszej naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za udział w miłej rozmowie. Państwa zapraszam na kolejny odcinek Trzech Pytań do...